Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w piątek 25 czerwca na ostatnim czacie przed wakacjami. Dziś zakończenie roku szkolnego, a zatem możemy powiedzieć, że nasze myśli kierują się powoli ku wakacjom. To był niezwykle trudny rok dla oświaty, dla uczniów, rodziców, dla nauczycieli. Większość w pracy zdalnej lub hybrydowej, a więc praca w domu. Duża samodzielność i odpowiedzialność z drugiej strony na młodych uczniach naszych szkół. Wiemy, że nie wszyscy sobie z tym dobrze radzili i tutaj jest ogromne podziękowania dla nauczycieli, którzy mocno się zaangażowali w proces zdalnej edukacji, wymyślali nowe formy, nowe rozwiązania, próbowali dotrzeć i zainteresować uczniów nauką i w jakiś sposób zmotywować do takiej pracy właśnie we własnym zakresie, w szerszym stopniu niż zwykle. Muszę powiedzieć, że spora grupa uczniów też brała udział w konkursach, różnego rodzaju innych pozalekcyjnych zajęciach i tutaj chylę czoła przed nimi, bo osiągali sukcesy i paruset takim uczniom w ciągu ostatnich 3 dni wręczyłem Nagrody Prezydenta Miasta Szczecina, także bardzo, bardzo serdecznie im gratuluję. Gratuluję również tym maturzystom, którzy nie mogli w sposób łatwy i przystępny przygotowywać się do matury, mieli utrudniony kontakt ze swoimi nauczycielami, profesorami, a jednak poradzili sobie, niedługo będą wyniki tych matur, mam nadzieję, że dostaną się na wymarzone uczelnie wyższe. To jest taki też moment, w którym warto powiedzieć o naszych działaniach skierowanych do nauczycieli, bo podjęliśmy taką decyzję, aby przygotować uchwałę wspólnie z radnymi, uchwałę Rady Miasta w sprawie poszerzenia zakresu nagród dla nauczycieli. Takie pojawią się w październiku na Dzień Nauczyciela dla wszystkich nauczycieli miasta Szczecina, którzy w szkołach szczecińskich samorządowych pracują. Więc to jest to, co przed nami, a chcieliśmy o tym powiedzieć właśnie przed samym końcem roku szkolnego. Środki na ten cel wygospodarowujemy z tego, co pozostało po regatach. Niestety regaty się w tym roku odbyć nie mogą. Porty fińskie zrezygnowały z udziału, a zatem mamy inne wydarzenie. Żagle 2021 w tym samym terminie. Trochę mniejsza skala, ale też mnóstwo atrakcji dla wszystkich. Będzie trochę dobrej muzyki, trochę różnego rodzaju wydarzeń towarzyszących na mieście. Mam nadzieję, że będzie się to podobało i że każdy znajdzie coś dla siebie. Przypominam, to wydarzenie między 31 lipca a 3 sierpnia. Jeżeli chodzi o wakacje i ten okres, który przed nami, to też właściwie przez cały okres będziemy funkcjonowali na bulwarach, na Wyspie Grodzkiej. Będziemy funkcjonowali na Łasztowni, tam koncerty, tam ciekawe weekendy, więc serdecznie zapraszamy. Myślę, że każdy będzie mógł coś tam dla siebie znaleźć, więc bulwary będą żyły. Oczywiście w sposób racjonalny przestrzegajmy zasad bezpieczeństwa, tak aby nie ryzykować zakażeń, choć tych w Szczecinie chcę powiedzieć, że jest coraz mniej. Ostatnie dane wskazują o 3 przypadkach, więc myślę, że sytuacja jest bardzo, bardzo dobra. Natomiast oczywiście trzeba dmuchać na zimne, bo to się może pogorszyć. Szczecin akurat ma dość wysoki stopień wyszczepień, ale jeszcze cały czas nie jest to taka liczba, która pozwoliłaby powiedzieć, że mamy odporność już taką społeczną, która będzie nas chroniła na jesieni przed wirusem, więc o tym pamiętajmy. Moi drodzy, przechodzimy teraz do pytań, bo oczywiście wszystkie informacje najważniejsze znajdziecie na naszej stronie www.wiadomościszczecin.eu. Przypominam, żeby te pytania nie były zbyt długie, ponieważ mogę mieć kłopot z ich odczytaniem tutaj na ekranie. Dziękuję też za wszystkie wiadomości. Jest ich cała masa. Staram się odpowiedzieć na każdą wiadomość prywatną, natomiast liczba komentarzy uniemożliwia mi ich opanowanie, więc tak naprawdę, jeżeli oczekujecie odpisania, to piszcie wiadomości prywatne, wtedy na pewno zareaguję, natomiast komentarze no niech będą wyrazem głównie waszych opinii, jakichś informacji, które kierujecie i nie oczekujecie ich zwrotnie ode mnie. Pytanie od pana Marka.
Co się stało z pulą pieniędzy, która nie została wykorzystana na projekty ogólnomiejskie z SBO z powodu, że wygrał śmiesznie tani projekt? Czemu zgodnie z regulaminem nie wykorzystuje się środków aż do ich wyczerpania? Czy miasto zamierza dodać do regulaminu zapis jednoznacznie określający, w jaki sposób będą rozdzielane pozostałe środki w przypadku wygrania taniego projektu? Panie Marku, jeszcze się tak nie zdarzyło w żadnym roku, abyśmy na SBO wydali mniej niż budżet SBO przewiduje. Zawsze wydajemy więcej. Wynika to z faktu, że projekty, które często są optymistycznie przez projektodawców oceniane na 100-200 tysięcy, nagle okazują się projektami za 400 czy 500 tysięcy złotych. Więc chcę Pana zapewnić, że na pewno żadna złotówka ze SBO się nie zmarnuje. Jeśli jest Pan ciekawy statystyk, to proszę do mnie napisać, chętnie Panu odpowiem, ile do tej pory na SBO miasto Szczecin wydało i że ta kwota jest krotnie właściwie, można powiedzieć, wyższa niż to, co byliśmy zgodnie z przepisami zobowiązani do wydania, więc nie ma takich obaw. Natomiast regulamin był taki, jaki był. Jeżeli przyjęlibyśmy drugi projekt, to musielibyśmy przekroczyć kwotę budżetu obywatelskiego z zasady już na starcie, a wiemy, że inne projekty też będą z całą pewnością droższe, nie tańsze. Taka jest dziś sytuacja w ogóle na rynku budowlanym, że wszystko właściwie z miesiąca na miesiąc jest droższe. Każdy, kto buduje, wie, że jest taka sytuacja, więc na pewno tutaj żadna złotówka się z SBO nie zmarnuje i te projekty, których naprawdę jest dużo i są ciekawe, będą realizowane. Pani Ewelina pyta. Dzień dobry. W zeszłym tygodniu na linii B jadąc do centrum podczas upałów na pytanie, dlaczego jest wyłączona klimatyzacja, dostałam odpowiedź kierowcy, że on jest rozliczany z ilości zużywanego paliwa. Dlaczego tak się dzieje? Panie Ewelino, to jest sytuacja nieprawidłowa. Proszę zgłaszać takie sytuacje. Oczywiście kierowcy mają obowiązek zadbać w miarę możliwości, że autobus posiada klimatyzację, o komfort termiczny pasażerów. Mimo że te drzwi są otwierane na przystankach i tak dalej, powinniśmy optymalizować pracę autobusu i na pewno nie wynika to z kwestii oszczędności paliwa, bo te 4-5% więcej zużywane z tytułu włączonej klimatyzacji naprawdę nie rzutują w jakiś istotny sposób na funkcjonowanie spółek autobusowych. Więc powinna ta klimatyzacja, jeszcze raz podkreślam, działać, jeśli jest sprawna, i proszę tego wymagać od kierowców, a jeżeli to się nie dzieje, to proszę takie informacje nam przekazywać, choćby za pośrednictwem alertu, czy w inny sposób, mailem, będziemy reagowali. Pani Lidia pyta, co z przygodą? Czy petycje mieszkańców będą wysłuchane? Pani Lidio, no, pytanie, kogo mamy tutaj słuchać, bo tak naprawdę przypomnę, że chodzi chyba najbardziej w tej chwili o przedszkole przy ulicy Przygodnej. I chcę powiedzieć, że cały teren, czy właściwie te wszystkie osiedla były pierwotnie planowane już przed laty jako tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. I rzeczywiście ta zabudowa się tam pojawiła, natomiast na skutek wniosków mieszkańców tamtej części Szczecina zmieniliśmy plan i działkę, która była pod budownictwo wielorodzinne, przeznaczyliśmy pod przedszkole. I taki projekt został przygotowany, ten plan został uchwalony i wówczas nie było żadnych protestów. Nie przypominam sobie, aby Rada Osiedla informowała nas o protestach mieszkańców, aby pojawiały się jakieś grupy osób, które protestowały przeciwko budowie przedszkola. Wiemy, że powstaje osiedle, no muszą się pojawić też obiekty infrastruktury społecznej, które oczekują mieszkańcy. Projekt został przygotowany, przetarg rozstrzygnięty. Dziś ten protest tak naprawdę prowadzący do tego, aby zrezygnować z budowy przedszkola, no jest w mojej ocenie nieuzasadniony. To nie jest ten moment. My już podjęliśmy kroki, które kosztowały nas bardzo dużo, nas jako mieszkańców Szczecina, ponieważ ten proces był jawny, otwarty i trwał wiele lat. Więc nie możemy, nie powinniśmy tego zatrzymywać. Oczywiście pan prezydent Michał Przepiera, który zajmuje się tym projektem i uczestniczy w procesie projektowania architektonicznego tego obiektu, będzie robił wszystko, aby zieleń cierpiała jak najmniej na tym obszarze, aby te tereny rekreacyjne dla dzieci były z wykorzystaniem istniejącej zieleni przygotowane, więc to będzie się działo. Natomiast nie ma mowy o rezygnacji z tego projektu, ponieważ groziłaby nam za to odpowiedzialność, każdemu, kto podejmie taką decyzję, odpowiedzialność nawet karna, doprowadzenie do rozporządzenia środkami finansowymi, publicznymi, które zostałyby rzucone w błoto. Więc myślę, że to nie jest ten moment. Był czas wyłożenia tych projektów, był czas dyskusji przy budżecie i dziwię się tutaj politykom również, którzy
dziś protestują, a głosowali za budżetem w poprzednich latach, który przewidywał środki na to przedszkole. No tutaj pojawia się jakaś schizofrenia troszeczkę. Myślę, że więcej w tym jest w tej chwili polityki. I oczywiście dbać trzeba o zieleń, to jest ważne. To jest bardzo ważne, szczególnie w dzisiejszych czasach i na to musimy zwracać uwagę, ale też musimy uwzględniać potrzeby mieszkańców. Przecież też chcemy budować tramwaj do Mierzyna, chcemy budować inne obiekty. Zawsze, jeżeli to się buduje na terenie wolnym, no to oznacza jakąś ingerencję w zieleń. Sztuka polega na tym, żeby skompensować to w sposób prawidłowy, stworzyć przestrzeń przyjazną dla mieszkańców, zieloną, wykorzystując walory miejsca i tak będziemy robili, tak staramy się robić, więc nie możemy tutaj postąpić inaczej, jak tylko kontynuować ten projekt, racjonalizując oczywiście otoczenie tak, aby rzeczywiście zachować to, co jest przyrodniczo cenne. Pan Zbigniew pyta, czy zmieniła się sytuacja możliwości finansowania kolejnego etapu drogi północnej? Panie Zbigniewie, na razie nie, natomiast projekt będzie aktualizowany i będziemy próbowali umieścić go w nowej perspektywie środków unijnych, tak aby został sfinansowany z udziałem zewnętrznym, ponieważ no bardzo ciężko jest Szczecinowi wyłożyć ponad 100 milionów na ten odcinek z budżetu własnego, więc czekamy, może się takie możliwości otworzą, dlatego musimy mieć gotową dokumentację, którą będzie można położyć na stole instytucjom zarządzającym środkami unijnymi po prostu od ręki. Pani Roma. Dzień dobry. Czy w związku z paraliżem komunikacyjnym pomiędzy prawym i lewym brzegiem planowane jest chociaż tymczasowe powiększenie parkingu przy pętli Turkusowa? Pani Roma, wiem, że ten parking jest mocno wykorzystywany. W tej chwili pracujemy i rozważamy różne możliwości. Wiem, że chyba najbliżej jest do parkingu przy Jaśminowej, czyli do rozbudowy parkingu przy ZUS-ie. I to jest chyba coś, co się może wydarzyć w miarę szybko. Natomiast kwestia Turkusowej pewnie jest to troszeczkę dłuższy okres czasu, tam inwestycja jest bardziej skomplikowana, ale chcę powiedzieć, że pracujemy nad tym, myślimy i mam nadzieję, że tych miejsc parkingowych pojawi się rzeczywiście więcej, tak aby więcej osób mogło korzystać z komunikacji publicznej. Pan Grzesiu pyta, czy budowa Centrum Nauki Morskiej na Łasztowni będzie ukończona w terminie? Zdaje się, że i ten już termin przekładano. Panie Grzegorzu, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ inwestycje realizuje samorząd województwa, tam należałoby skierować to pytanie. Liczymy, że się otworzy jak najszybciej, bo na pewno będzie atrakcją na Łasztowni. Pan Jakub pyta, fontanna na placu Zamenhofa. W tym sezonie fontanna nie działa, czy są jakieś plany uruchomienia jej? Pozdrawiam. Panie Jakubie, z tego co wiem, to szykujemy się do zmiany formy funkcjonowania tej fontanny, więc proszę dać nam chwilę czasu i pewnie pojawi się nowe rozwiązanie, które atrakcyjni tę przestrzeń. A przypominam też, że ulica Bogusława będzie na kolorowo rozświetlana. Będziemy tutaj grali światłem właśnie w najbliższych tygodniach wakacyjnych, więc mam nadzieję, że to też będzie dodatkowa atrakcja w tym miejscu. Pani Marta, dlaczego przy szkołach nie ma klimatyzacji, na przykład przedszkole 67 Stokrotka na ulicy Cegielskiej. No świetne, przedszkole super kadra, mało zainwestowania. No Pani Marto, niestety większość obiektów użyteczności publicznej nie ma klimatyzacji. No tak te obiekty były budowane, teraz staramy się albo stosować systemy rekuperacji, albo systemy klimatyzacji w nowych obiektach, natomiast rzeczywiście te starsze takich możliwości nie mają. Rozważamy przy remontach kapitalnych, ale oczywiście tych remontów jest bardzo, bardzo dużo. Chcę powiedzieć, że my każdego roku na remonty w placówkach oświatowych, których jest prawie 150 w Szczecinie, wydajemy około 100 milionów złotych. Tak naprawdę, żeby zrobić wszystko od początku do końca na tip-top, potrzebowalibyśmy pewnie około 1,5 miliarda złotych. No więc chcielibyśmy dużo, możemy sporo mniej, musimy to robić małymi krokami, także też to dzieje w Szczecinie, ale z inwestycjami w oświacie jest trochę jak z inwestycjami w domu. Chcielibyśmy mieszkać na pewno zawsze w lepszych, jeszcze fajniejszych warunkach, no ale często musimy te nasze działania remontowe, modernizacyjne rozkładać na parę lat i na etapy i tak właśnie też jak w domu jest i w budżecie miasta Szczecina. Pani Monika pyta. Dzień dobry. Dlaczego w żłobkach publicznych nie ma dyżurów wakacyjnych? Zawsze dyżury były. Proszę o interwencję. Żłobki publiczne są dla rodziców pracujących. Proszę nie mówić o pandemii, mieszaniu dzieci, bo to zaczyna być śmieszne. Pani Moniko,
zastanowimy się nad tym, jak ten problem jest rozwiązany w tej chwili, w tym roku, w naszych żłobkach. Spróbuję to wyjaśnić i udzielić Pani informacji. Oczywiście żłobki na pewno w jakiejś mierze będą pracowały, ale ten okres wakacyjny zawsze jest troszeczkę z mniejszą liczbą miejsc dostępnych dla rodziców. Chciałbym zapytać, czy znany jest termin oddania nowej szkoły podstawowej przy Kredowej? Pani Beata pyta. Pani Beato, niestety nie z uwagi na to, że nie mamy jeszcze rozstrzygniętego przetargu na dokończenie budowy, więc nie wiemy, za ile to nastąpi i w jakim terminie. Natomiast trwają prace przygotowawcze. Jak tylko rozstrzygniemy przetarg, wówczas oczywiście te informacje podamy. No wiadomo, że nie będzie to wrzesień tego roku na pewno. Pani Renata, w całym mieście usychają drzewa, nowe nasadzenia. Dlaczego nie są podlewane? Pani Renato, powinny być podlewane, więc też zwrócimy na to uwagę. Poprosimy nasze służby o wyjaśnienia, czy to jest robione. Część drzew jest opatrzona specjalnymi workami, które są napełniane wodą po to, żeby oczywiście to podlewanie zapewnić w takim racjonalnym sposób i żeby do każdego drzewa nie należało codziennie jeździć. Czy znane są już szczegóły otwarcia dla ruchu ulicy Szafera? Panie Filipie, no będzie to następowało stopniowo, natomiast za chwilę będzie się ten proces pojawiał. Jeśli jest Pan zainteresowany, proszę napisać szczegółowo. Podamy Panu ten harmonogram. Panie Prezydencie, czy wiadomo coś o koszeniu traw na osiedlu Słonecznym? Trawy są niestety w tej chwili koszone interwencyjnie przez nasze służby z uwagi na to, że nie udało się podpisać umowy z wykonawcą na kompleksowe rozwiązanie tego problemu. W ostatniej chwili się wycofał, więc musimy to robić w sposób interwencyjny. Prosimy o sygnały oczywiście tego, gdzie Państwo macie, czy widzicie potrzebę pilnego skoszenia, więc tamte też ekipy będą wysyłane. Powoli będziemy to poprawiać, natomiast oczywiście w międzyczasie mam nadzieję, że rozstrzygniemy postępowanie na tą usługę dla firm zewnętrznych. Powoli usychamy, a wyciągi są nagminne, pisze Pani Renata. Osławiona kompensacje nie są zaopiekowane i usychają. Warto przekierować fundusze skoszenia na podlewanie drzew. Czy ktoś w magistracie to rozważa? Pani Renato, trzeba podlewać i trzeba kosić niestety. Oczywiście są miejsca, gdzie z tego koszenia rezygnują albo kosimy rzadziej. Choćby kwestie kwietnych łąk, które w paru miejscach zostały w Szczecinie przygotowane i to są te miejsca, gdzie dbamy o właśnie taki sposób funkcjonowania tych trawników, czy byłych trawników. Natomiast są miejsca, gdzie to koszenie musi się odbywać, tego nie możemy uniknąć, szczególnie gdy zasłania to widok na drodze. Natomiast drzewa, oczywiście te, które są w miarę młode i niedawno nasadzone, powinny być podlewane. Pan Kacper, czy mieszkańcy mogą liczyć na doprowadzenie ścieżki przy Urzance do porządku i uzyskanie stanu nawierzchni, jak na przykład w Parku Żeromskiego? Chcę odpowiedzieć, że oczywiście kwestie ścieżek będą też rozwiązywane przy okazji remontu Alei Fałata. Natomiast to rozwiązanie, które jest dzisiaj, wiem, że wykonawca naszego węzła Łękno poprawia tą nawierzchnię, więc mam nadzieję, że trochę się to poprawi. Natomiast myślę, że docelowe rozwiązania będziemy stosowali dopiero przy kompleksowej renowacji tych alei, które mamy w Parku Kasprowicza. Pani Eliza, czy mógłby Pan podać orientacyjnie daty końca inwestycji drogowych w mieście? Pani Elizo, no niestety miasto to jest taki organizm, który tak jak duży dom podlega właściwie permanentnym modernizacjom. I oczywiście nie chcę straszyć, że ten stan, który jest dzisiaj, będzie trwał bardzo, bardzo długo, bo tak nie będzie, ale zawsze będą jakieś remonty i zawsze będą jakieś modernizacje, ponieważ mamy setki kilometrów głównych ulic, a pewnie gdybyśmy policzyli te boczne, osiedlowe i wewnętrzne, to pewnie będzie to ponad 2000 kilometrów, więc naprawdę do roboty bardzo dużo. Jeżeli chodzi o te główne ciągi, to w tym roku na pewno będziemy już mogli swobodniej przejeżdżać przez Głębokie, przez Szafera, przez Podjuchy, a także przez węzeł Łękno. Natomiast oczywiście stopniowo będziemy uwalniali ulicę od Niebuszewa w kierunku Wyzwolenia do Bramy Portowej, bo tam etapami realizujemy modernizację tych torowisk, a zatem i ulic. No i oczywiście czeka nas jeszcze wejście na plac budowy na Powstańców Wielkopolskich, na Kolumba i na Alei Wojska Polskiego pomiędzy
kościołem garnizonowym, a placem Szarych Szeregów, więc te zadania jeszcze są przed nami. Myślę, że taki zauważalny mocno oddech nastąpi z końcem 2022 roku, a więc mniej więcej za rok. Natomiast część tych ulic już będzie uwalniana w tym roku, więc myślę, że ta sytuacja powolutku będzie się po wakacjach poprawiała. Pan Tomek, witam panie prezydencie. Mam pytanie, czy jest możliwość malowania na postojach kopert z napisem taksi, ponieważ bardzo dużo aut staje i nie czyta znaku. Dotyczy to głównie Bogusława, przychyliło się lub na Mściwoja na Starówce. No, panie Tomku, kierowcy powinni stosować się do znaków drogowych. Jeżeli mamy miejsce zastrzeżone dla parkingu, dla taksówek, czy na postoje dla taksówek, no to kierowcy nie powinni tam stawać, więc prosimy o informację, będziemy interweniowali poprzez Straż Miejską, czy też poprzez policję. Pan Marek, w dalszym ciągu jest problem z odpadami przy ulicy Wielka Odrzańska na Starówce, czy miasto planuje jakieś interwencje w tym miejscu? No interweniujemy, panie Marku, jak pan zauważył, też zauważyłem ten problem i prosiłem nasze służby o szybkie działanie. Też mamy deklarację strony przedsiębiorców, że będą pilnowali pewnych rozwiązań. Przypominam, że jeżeli chodzi o podmioty gospodarcze, to one według trochę innych reguł wyrzucają odpady, a właściwie zbierają w pobliżu swoich nieruchomości, w których funkcjonują. No i powinny zabezpieczać pojemniki w takiej ilości, aby po prostu no, nie walały się po ulicy. I to jest kluczowe zadanie, więc trzeba zamawiać takie pojemniki, które wystarczają. Oczywiście te firmy nie płacą ryczałtu, tak jak mieszkańcy, tylko płacą od tych pojemników, które są tam dostarczane i ustawiane. Więc będziemy ścigali, będziemy zwracali na to uwagę. Proszę na alercie choćby dawać nam znać i mam nadzieję, że no, doprowadzimy do stanu, że tak powiem, poprawnego. Natomiast na pewno będziemy też karali mandatami, jeżeli będziemy zauważyli sytuacje, w których te reguły i zasady utrzymania porządku, szczególnie w tych kluczowych dla miasta miejscach, nie są przestrzegane. Czy można liczyć, pan Przemysław pisze, na zwiększenie częstotliwości komunikacji miejskiej do szpitali Zdroje, Zdunowo, szpital Strzałowska? No, panie Przemysławie, no, siatka połączeń, bo rozumiem, że też chodzi panu o wakacje, no, zawsze jest troszeczkę wygaszana na wakacje z uwagi na mniejszą liczbę osób, które korzystają z tej komunikacji. Mówię tutaj o dzieciach, osobach, które są na urlopach, więc raczej bym nie liczył na zwiększanie. Natomiast oczywiście my się temu zawsze przyglądamy. Jeżeli widzimy, że pojawia się tłok, to staramy się w jakiś sposób to modyfikować, dając dodatkowe brygady. Natomiast częstotliwość standardowa no, jest utrzymywana taka sama we wszystkich częściach miasta, poza kluczowymi szlakami komunikacyjnymi, które rządzą się swoimi prawami. Więc jest to pewien system i tutaj specjalnych rozwiązań dla szpitali nie przewidujemy. Pani Klaudia, kolejne utrudnienia na poniedziałku na szosie Stargardzkiej. Panie prezydencie, od poniedziałku również będą znów utrudnienia na Krygierach. Kiedy to się skończy? Nie można tego rozłożyć w czasie. No, panie Klaudio, niestety kwestia szosy Stargardzkiej i przebudowy Węzła Kijewo to jest temat, który powinien być dawno załatwiony, rozstrzygnięty i powinniśmy już zapomnieć o tej inwestycji. Niestety tam wykonawca został zmieniony przez Dyrekcję Generalną Dróg Krajowych i Autostrad, więc to się niestety nałożyło na nasze działania. Rzeczywiście na Krygiera będzie ruch wahadłowy od poniedziałku na tym fragmencie przy rondzie. Potrwa to trochę, dopóki nie dokonamy modernizacji tego mostka, który tam funkcjonuje i niestety nie spełnia parametrów powyżej 30 ton, więc musi być wzmocniony i w sposób odpowiedni przygotowany, tak abyśmy już do niego więcej nie wracali. Pewne tematy wyszły w trakcie inwestycji, trzeba było po prostu dołożyć tą pracę wykonawcy, no i z tym się teraz musimy borykać. Natomiast chcę powiedzieć, że na jesieni ta sytuacja będzie się już w tym miejscu poprawiała. Pan Bogusław, panie prezydencie, czy prace prowadzone przy budowie SKM-ki są nadzorowane przez służby miejskie? Mieszkańców szokuje skala zniszczeń spowodowanych przez firmy budujące SKM. Panie Bogusławie, SKM-ka nie jest naszą inwestycją co do zasady, jeżeli chodzi o część torową. Jest to inwestycja PKP. My odpowiadamy tylko za otoczenie przystanków i za pewne węzły komunikacyjne, tak jak choćby węzeł Łękno.
czy też parking w Podjuchach, który ostatnio odbieraliśmy i za chwilę udostępniamy go mieszkańcom. Więc te zadania główne, kluczowe i najdroższe są realizowane przez inny podmiot. Jest to skomplikowana inwestycja, bierze w nim udział nie tylko PKP i Szczecin, ale także biorą udział inne samorządy, Stargard, Police, Gryfino, więc każdy ma tutaj swoje lekcje do odrobienia. Natomiast rzeczywiście ta inwestycja PKP, ona ma spore opóźnienia, no i jest cały czas zagrożona. My monitorujemy i dopingujemy PKP, aby wyegzekwowało pewne prace, które mają być wykonane, abyśmy wrócili do harmonogramu, który jest akceptowalny i zabezpieczy nam finansowanie środkami unijnymi. Natomiast tam oczywiście pojawiły się przy tym pewne wycinki, prace rozbiórkowe, część z nich została wykonana. Pan Janusz, panie prezydencie, do momentu nadania rondu w Podjuchach imienia Ireny Szewińskiej to prace jakoś postępowały. Od tego momentu nastała cisza i to totalna. Czy przewidziane są kary dla wykonawcy za tak duże opóźnienie wykonania całości prac? Panie Januszu, no nie wiązałbym raczej z nazwą faktu opóźnień. Ono wynikało z szeregu czynników, w znacznej części niestety obiektywnych, ponieważ tam się pojawiła przebudowa sieci gazowej, która nie była wcześniej planowana, ponieważ nie była zgłoszona przez administratora sieci gazowniczej. W trakcie wyszły pewne rzeczy, trzeba było przygotować dodatkowych projekty. No i to spowodowało znaczne przesunięcie terminu. No nie było zawinione akurat w tym przypadku przez wykonawcę. Więc ciśniemy, żeby było to jak najszybciej skończone, żebyśmy w tym roku już mogli tam spokojnie funkcjonować i mam nadzieję, że to się wydarzy. Pan Ryszard pyta, czym się zasłużył miastu i Szczecinianom Adamowicz, że prezydent miasta nazwał jego imieniem Centralny Plac w Szczecinie. Nie śmiem myśleć, że to była prywata. Panie Ryszardzie, przede wszystkim jest pan w błędzie, ponieważ nazwę ulicą nadaje Rada Miasta, nie prezydent, więc to pierwsza poprawka. Natomiast druga jest taka, że pan prezydent Adamowicz zginął na posterunku. Zginął jako prezydent jednego z ważniejszych polskich miast w trakcie pełnienia swoich obowiązków służbowych i to była sytuacja absolutnie wyjątkowa, porównywalna ze śmiercią Gabriela Narutowicza, który jako pierwszy prezydent II Rzeczypospolitej też bardzo krótko po swoim wyborze zginął. Też jakoś szczególnie się Szczecinowi nie zasłużył, natomiast jego ulica też jest w Szczecinie i w tych kategoriach trudno to de facto rozpatrywać. Więc jest człowiekiem, który poniósł śmierć jako samorządowiec, jako wybitny prezydent Gdańska, szanowany przez Gdańszcza nie tylko. I myślę, że ta pamięć mu się z naszej strony szacunek należy. Kolejne pytanie. Witam panie prezydencie. W związku z tym, że nie odbędą się regaty, część pieniędzy z budżetu trafi jako nagrody do nauczycieli. Chciałbym się dowiedzieć, czy prawdą jest, że te nagrody otrzymają tylko nauczyciele pracujący w szkołach, natomiast nauczyciele przedszkolni zostaną pominięci. No to jest nieprawda. Dlatego, że te środki są przeznaczone dla wszystkich nauczycieli zatrudnionych z tytułu karty nauczyciela. Więc są to nauczyciele i w szkołach, i nauczyciele przedszkolni. Bardzo dziękuję za te wszystkie pytania. Oczywiście na nie wszystkie odpowiedziałem, postaramy się na nie odpowiedzieć. Życzę wszystkim udanych, miłych wakacji, bezpiecznych wakacji. Mam nadzieję, że COVID nie będzie się w Szczecinie i w naszym kraju rozwijał, a może i w Europie nie będzie, więc myślę, że jesień będzie lepsza niż wiosna, która nas bardzo mocno dotknęła, więc życzę wszystkim powodzenia i do zobaczenia po wakacjach.